Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite'a. Moi drodzy, i 9. tydzień wyzwań już przed nami w sezonie 8 i wyzwanie o nazwie Zatańcz między trzema lodowymi rzeźbami. I zanim pokażę wam, gdzie to miejsce się znajduje, gdzie te rzeźby się znajdują, chciałbym ogłosić szybki giveaway na 1000 fałdolców. Jeżeli jesteś zainteresowany, jeżeli chcesz wziąć udział w tym konkursie, to zostaw proszę subskrypcję z dzwonkiem na kanale, łapeczkę w górę i skomentuj ten film, bowiem z komentarzy wylosuję zwycięzcę. A teraz przejdźmy do miejsca, w którym znajdują się te rzeźby. Moi drodzy, i miejsce rzeźb jest już przed nami. Już pokazuję wam, gdzie znajdują się na mapie. Tutaj mamy trzy urocze rzeźby: rycerza, kruka oraz anioła. Moi drodzy, miejsce to znajduje się pomiędzy srogim szczytem a lodowymi lądowiskami. Dokładnie w tym miejscu. Myślę, że nie powinniście mieć problemów, żeby to miejsce odnaleźć. Tutaj proszę bardzo, ukryta gwiazdka jeszcze. Bardzo się cieszę. No i tutaj trzeba będzie zatańczyć. Myślę, że łatwa sprawa, dacie sobie radę. No i przypominam tylko szybciutko, że możecie wziąć udział w giveawayu na 1000 fałdolców. Jeżeli chcecie te 1000 fałdolców zgarnąć na swoje konto, to wystarczy, że będziecie subskrybować kanał z dzwonkiem, zostawicie łapkę w górę i napiszecie komentarz. No i wpiszecie kodzik Smarty w sklepie, za co będę wam bardzo, bardzo wdzięczny, ponieważ dzięki temu będę mógł organizować dla was jeszcze więcej konkursów na kanale. Myślę, że te konkursy bardzo lubicie. Ja również lubię was obdarowywać tymi fałdolcami, także warto się skusić, żeby ten kodzik wpisać. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się na live streamie. Do zobaczenia. Cześć.